Siemano, to nit nit, 24 Bity. W dzisiejszym odcinku nauczymy się bardzo prostego dźwięku i oldschoolowego zarazem, czyli fraud Kika. Dzisiaj jest to dźwięk raczej rzadziej używany, jednak być beatboxerem i go nie znać to wstyd. No i dodatkowo ten dźwięk będzie wyjściowym dźwiękiem do następnych dźwięków, których będziemy się uczyć, więc musimy go umieć. Tyle sam wstępu, zaczynajmy. Ten dźwięk sam w sobie jest bardzo prosty, i być może już go umiesz nawet bez żadnego ćwiczenia. Zazwyczaj go robimy, gdy próbujemy robić jakiś taki niby beatbox i próbujemy zrobić na przykład właśnie techno więc to jest naprawdę bardzo podstawowy dźwięk i często go umiemy, nawet nie ucząc się w ogóle beatboxu jednak jeśli jeszcze byś go nie umiał, no to postaram się go nieco wytłumaczyć ten dźwięk robimy totalnie w gardle, z zamkniętym gardłem że dźwięk nie przelatuje ani do nosa, ani do ust dlatego ten dźwięk właśnie nazywa się throat kickiem, czyli gardłowa stopa pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to wydobyć krótki, basowy dźwięk naszymi strunami głosowymi <stans> Czyli po prostu staramy się robić bardzo krótki, bardzo taki agresywny, silny dźwięk basowy, no, zwyczajnie naszymi stronami głosowymi, czyli po prostu wydajemy głos. I drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to zamknąć nasze gardło. Myślę, że to zamknięcie gardła najłatwiej jest wytłumaczyć w taki sposób, że przełknij sobie ślinę i zobacz w momencie przełykania przed samym takim ostatecznym, jakby przełknięciem, następuje taki moment, że masz zamknięte gardło. Zobacz, przełknij ślinę. I w tej takiej fazie końcowej przełykania postaraj się zatrzymać. Czyli już przed samym połknięciem śliny. O! <grytanie> Zobaczę, w pewnym momencie, podczas to właśnie tego właśnie przełykania, Twój język, tam w gardle i w ogóle Twoje gardło całe, się ściaśnia I, i w pewnym momencie nie masz tak naprawdę przepływu powietrza ani w jedną, ani w drugą stronę, ani do nosa, ani do ust. Często właśnie tak się na przykład w kreskówkach robi taki. No to właśnie to jest trochę coś takiego. I to jest właśnie zamknięcie gardła. Staramy się po prostu zamknąć gardło tak, aby dźwięk nie uciekał nam ani do nosa, ani do ust. Inaczej można to wytłumaczyć w taki sposób, że trzeba dotknąć takim no, bardzo tyłem języka, czyli tam no, bardzo, bardzo z tyłu, językiem podniebienia, tak jakby, i dodatkowo ściaśnić gardło u góry. Ale myślę, że najłatwiej można to załapać właśnie przełykając ślinę i sobie tak patrząc, zatrzymując właśnie przed samym przełknięciem, co się, co się nam właśnie stało w gardle i w jaki sposób no, ten dźwięk już nie ucieka nam z gardła. No i teraz musimy połączyć te dwie rzeczy, czyli musimy zrobić ten taki szybki, basowy dźwięk w gardle z zamkniętym gardłem. Czyli zamykamy gardło, tak jakbyśmy przełykali ślinę i wydajemy ten dźwięk. Zwróć uwagę na to, że nawet z zamkniętymi ustami i z zamkniętym nosem ten dźwięk no, nadal brzmi tak samo, ponieważ właśnie on się nigdzie nie wydobywa, a zostaje w gardle. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten dźwięk. Jednak są tutaj takie dwa ciekawe warianty tego dźwięku, które mogą nieco go urozmaicić i być może nawet no, trochę unowocześnić. Zacznijmy od takiego wariantu bardziej użytecznego, a następnie pokażę Wam taki mniej użyteczny, ale też może całkiem ciekawy dla niektórych. Pierwszy wariant jest taki, że robimy ten dźwięk tyle, że w pewnym momencie otwieramy gardło i robimy tak jakby literę K, tak jakby na wdechu. Jeśli umiesz już robić rimshot'a właśnie tyłem języka, czyli nie tak po bokach językiem, tylko po prostu na jego górze, no bo są różne techniki robienia tego dźwięku, no to generalnie to jest tak jakby połączenie rimshot'a z właśnie tym throat kickiem. Na szybko tłumacząc, chodzi o to, że staramy się zrobić literę K, tylko że nie robimy jej jeszcze, przygotowujemy się jakby do zrobienia litery K, więc o, i. Nie rób jeszcze litery k, k, tylko zrób pozycję tak, jakbyś robił właśnie tę głoskę. Ale jej nie wydobywaj z siebie. I teraz, zamiast zrobić ją na wydechu, to zrób ją na wdechu. K. k, k, k. I teraz cała magia polega na tym, że nie robimy takiego wdechu totalnie do płuc, czyli nie robimy K. A robimy tylko ten taki ruch, który delikatnie zasa powietrze do środka. Czyli to jest takie jakby bardziej zasanie powietrza do wewnątrz, a nie wzięcie oddechu. Tak naprawdę ja to robię tak jakby na wdechu. W sensie no to nie jest do końca wdech, ponieważ no to powietrze nie przelatuje do płuc, tylko to jest takie zasanie powietrza, tak jak na przykład. To też no, nie ma tutaj wdechu, tylko jest właśnie zastanie powietrza. I tak samo właśnie robimy z tym K. I teraz możemy połączyć te dwa dźwięki, dzięki czemu no, powstanie taki ciekawy efekt. Czyli właśnie w momencie robienia tego frutki K staramy się jednocześnie szybko zastać powietrze właśnie przez to K, tak jakby. Myślę, że najłatwiej jest zacząć po prostu robić to K jakby na zasaniu. I dopiero do tego dołączać tego fraud kika. <grystanie> no i musimy trochę na tym posiedzieć, aby no, wyczuć, o co tutaj chodzi. No i to jest bardzo fajny dźwięk, ponieważ możemy go już tak wykorzystywać bardziej do takich nowoczesnych beatboxów. Następnym wariantem tego dźwięku jest taka, ja bym powiedział 909, czyli właśnie taka mocna elektroniczna stopa. To robimy dość podobnie, tyle, że bardziej idziemy w stronę tego ruchu, jakby przełykania. Czyli robimy. Czyli tak jakbyśmy właśnie robili to przełykanie takie. że no W kreskówce dzieje się coś złego. I po prostu ten dźwięk staram się zrobić jak najmocniejszy, jak najszybszy. I tak samo ten rodzaj stopy również możemy spróbować skombinować z tym właśnie rimshotem. No i dzięki temu możemy zrobić jeszcze taki ciekawszy dźwięk. O, 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 o. On już może być nieco mniej użyteczny niż ten poprzedni, ale jednak no, czasami może być takim fajnym rozwiązaniem i urozmaiceniem naszego beatboxu. Jak ćwiczyć ten dźwięk? Tak samo jak każdy inny perkusyjny, czyli starajmy się go robić jak najszybciej, jak najgłośniej, no i jak najdokładniej. Przede wszystkim zwracając uwagę na to, żeby ten bas no, był taki punktowy, mocny, no i starajmy się może go obniżać. <laughs> Czyli możemy na przykład starać się go robić po prostu nisko, ale nie tylko, ponieważ, jeśli nawet damy wyższą wysokość tego dźwięku, to to również może brzmieć naprawdę fajnie. Więc tutaj z tą wysokością też warto sobie trochę eksperymentować. Ten dźwięk zapisujemy jako NG. No i czas na bit z tym dźwiękiem. Bit drugi. No i bit trzeci. To tyle na dzisiaj. Jeśli mi się podoba, pamiętaj, łap w górę, dzwona, subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Big up! Mówi do was nity nit. 24 bit.